Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam klawiaturę membranową Rebel Tech Big Font. Jest to po prostu niedroga membranówka, ale ma jedną specjalną cechę, dzięki czemu będzie ona też dobrym wyborem dla pewnej grupy osób. Ale o co dokładnie chodzi, dowiecie się w trakcie tego filmu. Dokładne ceny macie w linku w opisie filmu. Jest to w tej chwili poniżej 60 zł, tak więc zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. No dobrze, dzisiaj mam dla Was recenzję klawiatury Rebel Tech Big Font. Big Font, sama nazwa zdradza, o co tutaj chodzi. Klawiatura ma naprawdę dużą czcionkę. No, dla kogo taka klawiatura? Przede wszystkim dla osób starszych lub osób po prostu słabiej widzących, ale generalnie mamy tutaj po prostu niedrogą, dość cichą membranówkę, która ma tutaj wysokiej jakości membranę, tak przynajmniej podaje producent, 1,80 m przewodu i widzicie niebieskie LEDy na opakowaniu, a za chwilkę też zobaczycie je już w akcji. No i mamy regulację jasności w cenie niewielkiej, bo jakieś 50 parę 60 zł. Tak więc co do samej klawiatury, zobaczcie, jest ona bardzo, bardzo płaska. Od spodu wygląda tak, mamy podwyższenia, które nie są gumowane i dwa antypoślizgi tutaj z przodu. No i przewód, jest to taki typ izolacji bardzo, bardzo podstawowy, jeśli chodzi o jakość tworzywa na froncie klawiatury. No to jest to też podstawowy plastik, ale wszystko tutaj trzyma się dobrze. Jak widzicie, klawisze mają dość niski skok i są bardzo, bardzo cichutkie. Tak więc nie dość, że na tej klawiaturze zobaczycie absolutnie wszystko, to jeszcze jest mega cicha. No cóż, to do wielkości czcionki. Wszystko tutaj widzicie, nie ma za bardzo co komentować. Poza tym może, że na spacji jest też logo Rebel Techa, mamy FN, czyli klawisz funkcyjny i regulację jasności tutaj, a włącznik, wyłącznik światełek mamy właśnie tu. Natomiast nie mamy skrótów multimedialnych niestety, no ale można chyba się bez tego obejść. No i zobaczcie, takie przyjemne niebieskie LEDy. Nie są to tylko ozdobne światełka, ponieważ nie tylko te podstawy są podświetlone, a także wszystkie klawisze, dzięki czemu ta klawiatura z podświetleniem jest także bardzo czytelna. I mamy wyłączone jeden, drugi, trzeci, trzy poziomy tego świecenia. Więc jak kogoś najjaśniejszy by raził, na przykład korzystacie z tej klawiatury w ciemnym pomieszczeniu, no to można sobie to dość płynnie tutaj zmniejszyć. Ogólnie jakość tych LEDów jak na tą cenę i jasność jest naprawdę ok. Nie było podane, jaką żywotność ma ta membrana, ale podejrzewam, że około 5 milionów klików standardowo wytrzymasz. I oczywiście daleko jest do klawiatury mechanicznej, jeśli chodzi o żywotność. Natomiast patrząc na cenę tego 50 parę 60 zł, nie ma się za bardzo do czego przyczepić. A pamiętajmy, że jest to klawiatura skierowana do specyficznego grona odbiorców, czyli po prostu dla osób, które potrzebują z jakichkolwiek powodów dużej czcionki, czytelnej klawiatury. To oczywiście zostało tutaj spełnione, przy okazji jest cicha i całkiem dobrze się z niej korzysta. No dobrze, została ostatnia rzecz, nakazuje to tradycja mojego kanału, czyli sprawdzamy anti-ghosting nawet takiej dość niedrogiej membranówki. No, 3, 2, 2. Maksymalnie 6, ale zobaczcie, tutaj raczej nie jest to klawiatura przeznaczona do dynamicznych gier, bardziej do użytku ogólnego na komputerze, do multimediów, no, do grania tak średnio, tak prawdę mówiąc. No widzieliście, maksymalnie 6, ale to był tylko jednorazowy przypadek, no i w sumie chyba przypadek, bo anti-ghosting jest po prostu bardzo, bardzo podstawowy. No dobrze, czas podsumować. Za niecałe 60 zł dostajemy dość funkcjonalną membranówkę, która jest i cicha, klawisze pracują przyjemnie, do tego ma niebieskie LEDy, które są w miarę mocne. No i oczywiście klawiatura jest bardzo czytelna dzięki tej takiej grubej, masywnej czcionce. Nie mamy niestety skrótów multimedialnych ani regulacji głośności chociażby z poziomu klawiatury, ale myślę, że nie każdemu jest to do szczęścia potrzebne. Tak więc jeśli taka klawiatura Wam lub komuś, kogo znacie, by się przydała, no to ceny do zakupu macie w linku w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie właśnie tego materiału. Jeśli się spodobał, zostawcie łapkę. Jeśli chcecie, zasubskrybujcie kanał, będę wdzięczny. Tak więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!